Tegoroczne święto Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się pod hasłem Industria jest kobietą. Sporo uwagi poświęconej będzie kobietom, które w tym pozornie męskim świecie przemysłu często odgrywały istotną rolę. Nie inaczej będzie w Zabrzu. Park 12C, tam oczywiście standardowo strefa familijna, czyli mnóstwo atrakcji dla rodzin z dziećmi. Takim naszym hitem tegorocznej industriady jest zwiedzanie podziemi sztolni Królowa Luiza z super bohaterkami. Wszystkie dzieci, które nas odwiedzą i będą zwiedzać podziemia, nie pójdą z przewodnikiem, tylko z super bohaterką, więc to jest zupełnie coś innego niż takie dotychczasowe zwiedzanie. Oczywiście kopalnia Guido. Tam będzie taka strefa, jak my to nazywamy chilloutu, czyli można coś zjeść, odpocząć. Jest oczywiście specjalne, przygotowane na tę okazję zwiedzanie. To będzie poziom 320, ale również będzie zupełnie inna forma niż na co dzień. Wiadomo, industriada, więc trzeba coś innego, fajnego wymyśleć. Będziemy skupiać się tutaj na barbarze, czyli na żonach, które gdzieś tam przez cały ten czas są w domu, opiekują się dziećmi, są ważnymi osobami, jeśli chodzi o życie górników. A potem, po tym zwiedzaniu, zjeżdżamy do Śląskiej Izby, 320 metrów pod ziemią i tam właśnie przechodzimy do tej Izby Barbary i tam właśnie Baśka się będzie nami opiekować. Industria jest kobietą, my tegoroczną industriadę jako Muzeum Górnictwa Węglowego mamy taką nazwę Nasze Baby. Nasze baby i każdy z tych naszych obiektów ma właśnie jedną taką przedstawicielkę. Kopalnia Guido to jest właśnie moja, czyli moja żona, moja Barbara. Jeśli chodzi o Park 12C, tam mamy Omę, czyli babcię, bo babcie opiekowały się wszystkimi maluchami, wnukami, prawda? A teraz przechodząc już na ostatni nasz obiekt, czyli na sztolnię Królowa Luiza przy szybie Karnal, na którym się zresztą teraz znajdujemy, tu będziemy mieć frele. A to dlatego, że tutaj będą się działy naprawdę przefantastyczne rzeczy. Łaźnia łańcuszkowa jest przemieniona w dom mody Luiza. Stoiska, na którym jest mnóstwo rzeczy, które kobiety uwielbiają. Świecidełka, ubrania, pokazy mody. Tutaj naprawdę się będzie działo. Będzie taka moda, powiedzmy, casualowa, czyli na co dzień. Będzie taka moda bardziej abstrakcyjna, powiedzmy tak, ale będzie również moda związana z górnictwem. Więc ja myślę, że naprawdę jest na co popatrzeć, warto przyjść zobaczyć, bo będzie się działo. Oprócz tego oczywiście na Karnalu, na powierzchni będziemy mieć koncerty. Tutaj scenę przejmują kobiety, no to wiadomo, industria jest kobietą, no to nie mogło być inaczej. Przez cały dzień będziemy tutaj mogli słuchać muzyki elektronicznej, a to za sprawą DJ-ów, ale kobiet. Więc tutaj stery, jeśli chodzi o sprzęt DJ-ski, zabierają kobiety. A później od godziny 18.30 już to takie oficjalne, powiedzmy, podsumowanie industriady Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Zaczynamy od orkiestry dętej, ale żeńskiej, koleżeńskiej, bo tak się nazywają. Następnie mamy grupę Kari, która przylatuje do nas specjalnie z zagranicy. No a na samo zakończenie mamy taki zespół o bardzo przewrotnej nazwie, Same Suki. Nazwa pochodzi od instrumentu. Industriada co roku przyciąga osoby, które kochają przemysł, interesują się historią lub po prostu chcą ciekawie spędzić czas. Atrakcji nie zabraknie zarówno dla starszych, jak i najmłodszych. To idealna okazja do wspólnej zabawy.